Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Risen. Ostatni odcinek nagrałem po ostatniej aktualizacji Risen z językiem polskim, również z osiągnięciami. I było to po prawie że półtora roku temu, bo to w styczniu 2023 roku. Teraz jednak natomiast postanowiłem powrócić do tej gry ze względu na to, że no, smutne nas dotarły wieści na temat tego, że no... Piroen Habites niestety już nie istnieje, więc stwierdziłem, że sobie tutaj oddam taki mały hołd i po prostu przyspieszę kontynuację mojej przygody z Risen. Jak też wiadomo, wraz z tym update'em Risen został tutaj wklepany na konsolę. No, mam na PlayStation nawet, ale jeszcze nie ruszałem, jak to ja zresztą. Dobra. Mamy tutaj jakieś takie ala, wiecie, ścierwojady. Okej. Chodźmy sobie tą ścieżką tutaj. Z tego co pamiętam, w tym pierwszym odcinku to w ogóle prawie 2000 wyświetleń padło, więc to też było takie bardzo dla mnie osobiście przyjemne. Mieć tyle wyświetleń. Uhuhu. Okej. Czy my mamy tutaj jakieś miksturki? No coś tu niby mamy. Możemy sobie to wsadzić na zerówkę. Czy tutaj również na F5 jest szybki zapis? Chyba nie bardzo. Pokażcie mi to sterowanie. F8, okej. No i dobra. Mamy tutaj jakieś ruinki. Oj. Są też ćmy grobowe. Jest też jakiś fajny kuferek. Sarkofag. Nie, no sarkofag nie, ale kuferek. Myślę, że tutaj możemy sobie też wyciągnąć w ogóle pochodnie. Winko, pochodnia, złoto. Coś się trzęsie. Okej. Zaskoczyło nam nawet osiągnięcie. Superowo. Aha. Zdradliwe to. No dobra. Wyłazimy w takim wypadku z tych ruin. No i ponownie jesteśmy na zewnątrz. Pięknie. Oho, tutaj coś może? Nie. Niestety nie tym razem. Ta dobra roślinka. Z tej strony już niczego nie ma. Dwie ćmy. Damy radę dwóm? Polecimy z szybkim zapisem. O Jezus! Dobra, udało się. Przeżyłem. Przeżyłem tę konfrontację. Okej, zerówka. Oczywiście musimy tutaj wypić miksturkę, bo kiepsko trochę z naszym zdrowiem. Coś tutaj mamy. Przedmiociki mniej lub więcej warte.
Okej. Tutaj już jest ta ruina. Świątynia, czy co to tam może być? Kubany co wskoczył, nie? Dobra, mamy jakiś domek w ogóle. Knajpę tudzież karczmę. Najpierw zobaczymy, czy tutaj czegoś nie znajdziemy. O, właśnie. A mamy tutaj dzika. Ło, skubany. Okej. Okay. Dzik, jak widać, jest jeszcze dla nas troszeczkę zbyt wymagającym przeciwnikiem. Jak na razie. Dlatego najpierw sobie wejdziemy tutaj. Hey, you there. What are you doing here? Okej. Dobra, co my tu mamy? The boat I was on sank. I landed on the beach. So one of the crew survived the storms, eh? We'd heard it was just the Inquisitor. You don't look like you're with the Inquisition. I was a stowaway. On an Inquisition ship? You're lucky they didn't catch you and throw you overboard, or worse, turn you into one of them. Someone or something is looking out for you, and I ain't gonna mess with that. But don't stretch your luck. The White Robes catch you here, you'll be in trouble. If you want my advice, then find yourself a good weapon. You won't get far without one. There may be something around here. Have a look. Come back to me when you found something. Okay. Ile przedmiotów. Klucz. Klucz do skrzyni. Skubaniutki w ogóle tu w takich warunkach mieszka? Oho, miecz. Wytrych, mała mapa wyspy. Found first map in the game. Kolejne osiągnięcie nam właśnie zaskoczyło. A nie, nie chcemy siadać na ławce, ale na pewno chcemy się wyposażyć tutaj w miecz. Trochę więcej tych obrażeń zadaje. Przejdziemy sobie tu jeszcze naokoło. Może coś na zewnątrz będzie leżeć. Skrzynia? Nie, chyba nie. Beczka z wodą. I found this sword. Good. I hope you know how to use it. What can you tell me about this place? What do you want to know? Looks like I'm going to be stuck here for a while. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha! Not round here at any rate. I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come inland. A few weeks ago I would have sent you to Harbour Town, but not anymore. Why not? It's full of Inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn White Robe cult at the monastery. I'm with the Don myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp. But freedom's freedom. I'd head to the swamp. See if the Don will take you in. Or try your luck in Harbour Town. Just stay away from the monastery. Okay. So is Harbour Town safe? What are the Inquisition doing there? Not much at the moment. There are still some of our boys in there. They might help you out. And that White Robe lot probably won't bother you too much. I can show you the way, but believe me, you'd be better off at our camp. You mentioned a monastery. What happens there? The last place you want to be. It's where the Inquisition train their recruits. Brainwash them. Stay well away from there. What's the Don got to offer me? Meat? Beer? A job? He might even train you as a fighter. You got a sword, after all. Most they'll let you have up at the monastery is a staff. Just a big stick. That's not a real weapon.
a girl came ashore with me. She's in an abandoned house to the south. South? Must be the old shipwrecker's house. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe. Okej. Okay. Oho. Mamy kolejne osiągnięcia. All right. Show me the way to your camp. Good man. Follow me. Zawsze byłem za tym, żeby, wiecie, być wolnym człowiekiem, a nie marionetką. Dobra, zapiszmy to najpierw. I chodźmy tutaj do tego dzika. Spróbujemy go teraz może ubić. No i jednak się jeszcze nie da. Więc jedyne co nam pozostaje, to po prostu ruszyć dalej. Wielkie bagno. Ewentualnie właśnie tutaj możemy jeszcze powalczyć z tymi potworkami. Bo to zawsze dla nas są dodatkowe punkty ważne, zresztą doświadczenia. No i oczywiście przedmioty, którymi możemy pohandlować. Dobra, tu już wiem, że nie damy rady. Jeśli nie daję rady z jednym dzikiem, to co dopiero z całą chmarą. Mamy rozdroże. Okej. Look to the north. You see the ruins sticking out of the ground? Yeah, I've seen ones like that before. Well, the White Robes set up a camp there. If you're smart, you won't be seen up there. Otherwise, you'll be snatched up and taken to the monastery. Do you want to be a slave or a free man? You're really hammering this home, aren't you? Sorry. You're right, you're your own man. Free to do what you like. Come on, it isn't much further. Okay. Idź za Janem dalej na północ. Na wielkie oczywiście bagno. Okej. Aj, przycięło coś. Całe szczęście, że mam ze sobą swojego kolegę Jana. Awansowaliśmy też na następny poziom. To też dla nas jest ważne. Let's go. Tak, tak, idziemy. If you follow the path north, you'll come to our camp. And watch out for the hunters. The lazy beggars are always trying to get others to do their work for them. Thanks for your help. You've been through enough. You deserve a bit of kindness. I'm sure I'll see you around. Good luck. No, trzymaj się i dzięki oczywiście za pomoc. No, ten już taki trochę silniejszy był. Grunt, że udało się go oczywiście zabić. Inaczej mogłoby być, no, wiecie, krucho. Jezu, jak one rąbią. Masakra. Dobrze, o Jezu, to dopiero tutaj. Jednak nie zapisałem tego. Myślałem, że zapisałem to przed tym zejściem na dół, ale jednak nie bardzo. Dobra, zaraz ogarniemy. Chociaż w sumie jest autozapis. Czytaj. Nie, tutaj się też zapisuje. Dobra. Dawać te wilki. A to nie tutaj. Bo on tutaj jeszcze będzie gadać coś. Well,
Jednym strzałem go pokonałem? Wow. Samouczek mówi, żebym nacisnął prawy przycisk myszy, żeby tutaj zablokować cios, ale kończy się to zawsze tym, że obrywam, no. Dobra. O Jezu. Dobra, udało się. No właśnie, jak ja tutaj niby mam zablokować te ciosy? No nieźle, nieźle. Jedne wilki są silniejsze od drugich, a są na tej samej ścieżce tak jakby. Ciekawie. Dawaj, Jan. Dobra. Udało się. Super. Zapiszmy to. Serio? Masakra. Dobra, udało się. Zauważyłem, że też trzeba klikać z odpowiednią szybkością. Bo jak się naciska cały czas, to one są wolniejsze, te ruchy. Zdecydowanie wolniejsze. Tak, wiemy, wiemy. Pozbieramy sobie zieleninkę. Jeszcze pytanie brzmi, czy jakaś roślinka właśnie na mnie przywróci trochę tych punktów życia. Zawsze to coś. Oczywiście zapis. No chodź, chodź, no. Aha. Ups. Ekscytujące i wymagające normalnie tutaj kombinacje i walki. No fajnie, że mogłem zastosować unik ogólnie. Wow. Po prostu wow.
Nieźle, nieźle. No chodź, chodź. Och, ja co przeciwnika to chyba będę zapisywał. Fajnie, że u nich stosujesz ziom. O. Nie mamy jakiegoś, nie wiem, łuku? No niestety nie. To jedynie pierścień. Ale to pierścienia przecież nie będę ubierał. Dobra, zapiszę to tu. Żeby zaraz cyrków nie było znowu. A jego tu nie ma. No dobra. Jak go nie ma, to nie ma tematu. Hey, you. Where do you think you're going? I'm just taking a look around. Just messing. Have to make my own entertainment. Gets a bit boring round here. Apart from the rotworms eating people, I'd stay on the walkway and not go too far out into the swamp. Believe me, being eaten by those creatures is not the way a man should go. Hang on, I think I've got a map somewhere you can have. Although by the looks of you, you could do with a better weapon. Where can I get a better weapon? Depends on what you're after. Some swear by a good blade. Others prefer the heft of an axe. I'm a hunter, so I favor a bow and arrow. I've got a couple of nice specimens here, actually. For the right price, I'm sure I could part with one or two. What do you hunt in the swamp? Less and less. There are only a few beasties. They may look unappetizing, but you'd be surprised what our cook can do. About the only thing left big enough to feed us all is this large worm over to the west. But he's a big fella. I really need help to take him down. Probably a bit of help to keep him down after I've eaten him too. I'm new around here. Got swept in with the tide. What can you tell me about this place? Ah, I see. Well, then there are a few things you should know. This whole swamp area, from here to the temple in the north, it's run by Don Esteban, our leader. I wouldn't mess with him if I were you. He's got some fighters working for him that'd break your jaw as happy as look at you. What can you tell me about the temple? Came up from the ground about the time these storms started, and all these beasts came out of it. Never seen the like before. Indescribable they are. Our fighters soon sorted them out. I doubt there's much still alive in there. Well, apart from the Don. He's moved into the temple now. Don't see him very often. No one really knows what he's doing in there. Me? I say hunt, kill, and don't ask too many questions. What are rotworms? They can't really be described. Indescribable they are. They're like giant rotting worms. You can ask Ricardo in the camp. So, you haven't always been here in the swamp? Nah, we used to have the whole of Harbour Town until the Inquisition came. All their magic and robes and stuff. They pushed us out here. Between you and me, I think the Don's pride took a bit of a knock. He hasn't been the same since. Most folks hate this place, but I like the fresh air. New things to hunt. Always felt too cooped up in town. So, what's your boss doing in the temple? I couldn't say for sure, but he's become very keen on collecting gold at the moment. He's got diggers working these ruins, and he always gives them a share. He's good like that. I think maybe he's planning on trying to take back Harbour Town. Gold commands a lot of power around here. Maybe even more than the Inquisition with their damn cult.
What else can you tell me about the Inquisition? Same as everyone else, really. Don't get too close to them, or you'll find yourself dragged off to that monastery. They're not right in the head. I think they do something to them up there. I'm keeping well away. I advise you to do the same. Okay. How about I help you hunt this worm? Oh, that's good of you. Tell you what, if we kill that thing together, I'll give you 30 gold. I hope you're well prepared. Don't want your death on my conscience. Let's trade. Kolego, czy ty masz coś? To tak działa, dobra. Na pewno bym chciał krótki łuk. Za 75 możesz mi go sprzedać. Ja mogę podsprzedawać te, nie to akurat. Ale te wszystkie jakieś dziwne przedmioty. Okej. Klucze sobie zostawimy. Miotła. Mam 105 jeszcze w ekwipunku, spoko. No dobra, za dużo to ja nie mam. Ewentualnie tutaj ten złoty pierścień jeszcze. Dobra. O, tutaj ma pierścień umiejętności. 175. To akurat na to mi nie stać, niestety. Ale dobra, mamy strzał 16. To sobie weźmiemy tutaj od niego może z parę strzał, co? Tak z 10. No i spoko. Dokonaj wymiany. O. Okej. Okay. Mamy pierwsze osiągnięcie, znaczy kolejne osiągnięcie. Dobra, zanim pójdziemy zabić Robala, to sobie oczywiście to zapiszemy. Teraz zrobimy tak, ekwipunek. A, bo to w ten sposób wygląda. Dobra. Jedynka, okej. Okay. Dwójeczka, okej. Come on, let's go kill this rockworm. That's the spirit? Right. Ready your weapon and stay close to me. Okej. Co on tu leje? Dobra. O Jezu, nie jego. Kogo ty atakujesz, ziom? Dobra, take it easy. No! Na samym końcu, naprawdę. Come on. That's the right. No, nie uzbroiłem sobie tego łuku, ale dobra, mniejsza z tym. A nie mogę po prostu popatrzeć, jak on z nim walczy. Dobra. Udało się. I've killed that worm. You don't need to worry about it. One less worm is no bad thing. Here, have 30 gold for your trouble. Hey, if you're going to the camp, can you take this raw meat with you? They always need food there. Just give it to Rachel, the cook. I'm gonna stay here. See if I can spot my next challenge. No i fantastycznie. Pozbierajmy tutaj te fanty w okolicy, które sobie leżą. Mam tylko nadzieję, że nie zaatakuje was, nie zaatakuje nas tutaj właśnie żaden jakiś dziwny robal. Dlatego w sumie sobie to najpierw zapiszę. Okej. O, jest i on. Spróbujmy sobie go
załatwić na odległość. No i dobra. To prawda, niestety te strzały za dużo nie zadają obrażeń, przynajmniej jak na razie. Ale no, zobaczymy z biegiem czasu, jak tutaj będziemy sobie rozwijać tego naszego koleżkę. No i dobra. Stoimy naprzeciwko obozu bandytów, obozu na bagnie, dlatego w tym momencie zapiszemy sobie ten odcinek. W kolejnym zaś będziemy tutaj eksplorować ten rejon. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Risen.